Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję, do czego może być przydatny długopis 3D. Zapraszam na film. Na początek kilka słów o samym narzędziu. Długopis 3D Sunloom model SL300A to bardzo poręczny długopis pozwalający na drukowanie filamentami PLA, ABS oraz PCL o średnicy 1,75 mm. W zestawie poza samym urządzeniem znajdujemy instrukcję, bardzo małe silikonowe nakładki na palce, być może przydadzą się drobnym osobom lub dzieciom, a ponadto dwa niezbyt długie zwoje filamentu, przewód pozwalający podłączyć długopis do zasilania przez gniazdo USB, np. w komputerze, powerbanku, czy ładowarce do telefonu. Urządzenie jest bardzo podobnie skonstruowane jak prezentowane przeze mnie w jednym z wcześniejszych materiałów długopis Polaroida. Jest mniejszy, ogumowany, ma wyświetlacz i pozwala drukować innymi typami filamentu niż tylko PLA. Po jednej stronie mamy przycisk wysuwający filament oraz przycisk uruchamiający i zatrzymujący podawanie filamentu. Z drugiej strony dwa przyciski do zwiększania lub zmniejszania prędkości podawania wkładu. Na środku wyświetlacz, na którym odczytamy aktualną szybkość, a także ustawiony typ filamentu, który wybieramy za pomocą sąsiadujących z LCD przycisków. Po wybraniu typu filamentu i naciśnięciu przycisku podawania filamentu, długopis zaczyna się nagrzewać, co sygnalizowane jest czerwoną diodą, a na wyświetlaczu pojawia się aktualna temperatura. Gdy długopis osiągnie wskazaną temperaturę dla wybranego filamentu, zapali się zielona dioda. Przyciskami przy wyświetlaczu można także dostroić wybraną temperaturę. Od góry znajdujemy gniazdo zasilania oraz otwór do podawania filamentu. Jak już pokazywałem we wcześniejszych materiałach, filament PLA niekoniecznie chce trwale przywierać do innych tworzyw sztucznych, jednak akurat w tym przypadku nie będzie to przeszkodą, a być może nawet zaletą. W tym materiale bowiem pokażę na przykładzie, jak za pomocą długopisu 3D odbudować ruchomy fragment przedmiotu wykonanego z plastiku. W moim kurzaczu wyłamała się klapka uchwytu rury odkurzacza. Zwykły plastikowy suwak niestety gdzieś się zapodział. Spróbuję go odbudować długopisem 3D. Oczywiście element ten można byłoby dokładnie zwymiarować, narysować w specjalistycznym oprogramowaniu, a następnie wydrukować na drukarce 3D. Jednak wykorzystanie długopisu 3D sprawi, że naprawa będzie znacznie prostsza i szybsza, a samo narzędzie jest znacząco tańsze od drukarek 3D. Najpierw oczyszczam miejsce, w którym będę odbudowywał suwak. Całą rurę montuję dla wygody w imadle modelarskim. Niestety uchwyt do rur ma za dużą średnicę, więc muszę się posłużyć klasycznym uchwytem. Otwór oklejam niebieską taśmą malarską. Dokładnie takiej używam m.in. do klejania stołu drukarki 3D. Dzięki temu w trakcie drukowania filament będzie się dobrze trzymał, a gdy wystygnie, nie będzie problemu z jego oderwaniem. Teraz odrysowuję wierzchnią część suwaka. Gdy już jest gotowa, sprawdzam, czy dobrze pasuje. Teraz zaznaczam, gdzie powinny znaleźć się prowadnice, tak aby były możliwie najdłuższe, a jednocześnie pozwoliły na przesuwanie osłony w pełnym zakresie. Teraz rysuję te prowadnice. Żeby nie wypadały one z otworów, trzeba jeszcze zrobić zakładki. W tym celu podłożyłem sobie taśmę złożoną na odpowiednią grubość. Aby łatwiej całość przytrzymać, użyłem tak zwanej trzeciej ręki.
Korzystając z chwili, gdy filament był jeszcze troszkę ciepły, a przez to jeszcze elastyczny, wcisnąłem przygotowany suwak do rury. Teraz troszkę poprawiam wierzch suwaka, aby był troszkę grubszy. Z wierzchu wygładzam wypalarką. Niestety ta wypalarka osiąga zbyt wysokie temperatury i nawet delikatne i krótkotrwałe przesunięcie po wydruku powoduje jego przypalenie. Na szczęście całość będzie jeszcze malowana. Powierzchnię delikatnie jeszcze szlifuję papierem ściernym. Brzegi z kolei wyrównuję, korzystając z multiszlifierki i frezów diamentowych. Na koniec wydruk pokrywam szarą farbą akrylową. I oto efekt końcowy. Co prawda powierzchnia nie jest idealnie gładka, ale bałem się bardziej wygładzać ją wypalarką. Najważniejsze jednak, że część jest naprawiona i spełnia swoje zadania, a odkurzacz będzie mógł jeszcze długo posłużyć.